Książki są no, przede wszystkim dla małżonków, bo to taka jest perspektywa Kościoła katolickiego, ale je są tak naprawdę dla wszystkich, którzy chcą jakoś lepiej zrozumieć, o co chodzi w tej relacji mężczyzna i kobieta i jak się to wszystko, to po prostu ludzka miłość ma do Pana Boga. No, nie znamy często tego seksu, który jest elementem drogi uświęcenia człowieka, czyli drogi do Pana Boga i właśnie zaplanowanego przez Pana Boga i przez to też bardzo dobrego i uszczęśliwiającego ludzi, tworzącego głęboką więź, czy wspierającego więź, którą ludzie między sobą mają, jako mężczyzna, kobieta, jako mąż i żona.